Cześć, tutaj Julita. Cześć, ja jestem Kostek. Witamy Was na profilu Dotty Donuts. I dzisiaj odpowiemy Wam na parę fajnych pytań. Jakie jest Wasze najlepsze wspomnienie z programu Twoje 5 minut? Jak zobaczyłem Michała, pamiętam to do dziś. Jakby to było wczoraj. Jego wzrok, uśmiech. Oczarował mnie. Ja bym powiedziała chyba, że był to w ogóle ostatni odcinek, też ze względu na to, że był to już finał, więc emocje nam towarzyszyły ogromne. Też był finał, gdzie jakby oboje wygraliśmy, więc to na pewno dla nas było najlepsze wspomnienie, ale cały zamysł odcinka, który kręciliśmy wtedy, był taki właśnie, jak ja lubię. Był wyścig, presja czasu, bardzo fajne aktywności. No i połączone jeszcze z werdyktem na panelu, to daje właśnie całość, że to był najlepszy odcinek, najlepsze wspomnienie. Szkoda, że mnie na nim nie było. A no tak, nie było. Jakie jest Twoje najgorsze wspomnienie z programu Twoje 5 minut? To chyba pierwszy odcinek, jak wtedy odpadłem, gdy założyłem się z Wujkiem Łukim, czy powiedziałem dobrze na kamerach, czy powiedziałem źle, czy dobrze usłyszałem i właściwie wtedy najbardziej to przeżywałem. Dla mnie najgorszym wspomnieniem w programie był zdecydowanie odcinek piąty tego odgrywania ról na scenie, gdzieś tam przed publicznością jeszcze, o której nawet nie wiedzieliśmy. I to mnie tak stresowało, ja się czułam tak niekomfortowo i myślę, że to był najgorszy odcinek dla mnie. Kto aktualnie robi największy bałagan w domu Gen Z? Nie musimy nic mówić, wystarczy pokazać. Tutaj zdecydowanie powiedziałabym, że jest to Olivier. On po prostu ma coś takiego, że właśnie gdzie się tylko nie pojawi, to od razu się robi totalny bałagan, więc tak, Olivier. On zostawia wszystko po sobie i zapomina o tym, ale później jak jest przyciśnięty, to faktycznie sprząta to. Dzisiaj całą zmywarkę posprzątałem. To jest plusik. Julita, opowiedz ciekawostkę na swój temat, której do tej pory nie zdradzałaś w internecie. Wydaje mi się, że ja tego w internecie nigdy nie mówiłam, ale ja od dziecka trenowałam koszykówkę normalnie w klubie, mimo mojego wzrostu. Ja mam 158 cm wzrostu i grałam normalnie przez kilka lat w klubie, graliśmy w lidze, ja byłam co prawda na rozegraniu, więc jakby ten wzrost nie był ważny, ale gdzieś tam koszykówka to jest mój ulubiony sport. Jaką jedną czynność moglibyście wykonywać na okrągło? Jeść donaty do Dotty Donuts. Ale... Różne smaki. Różne, ale najbardziej cookies. Ja uwielbiam cookies. Donaty, cookies są przepyszne. Też jeździć na hulajnodze. I siedzieć z Michałem w garażu i naprawiać samochód. Na waszym chrzcie w Gen Z odmówiłeś nocy w opuszczonym budynku. Czy istnieje jeszcze jakaś rzecz, której nie zrobiłbyś dla kontentu? Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj te wszystkie rzeczy i wszystkie wyzwania to są zależne od mojego komfortu psychicznego. To po prostu wtedy nie był czas i nie byłem jakoś gotowy na to, ale jeżeli sobie to po prostu przepracuję i ze swoją własną głową trochę podziałam, trochę sobie tam jakby ułożę co jak, bo to jednak zablokował mi ta psychika i ten komfort, to gdzieś tam może w przyszłości nawet na takie zadanie dam radę się powołać i te wszystkie zadania, nawet najtrudniejsze, nie będą dla mnie problemem, kiedy sobie komfortowo je poukładam w głowie, tak jak sobie chcę i tak jak będę na nie gotowy. Gdybyście byli jedynym wybranym donatem z Dotty Donuts, który to byłby donat? Ja bym powiedziała chyba, że donatem Frutti. Ja tak kocham w ogóle nadzienie malinowe, ono jest połączone jeszcze z porzeczką, dlatego wybieram Frutti. O, mi tutaj chyba najbardziej się podoba na stole, który leży, jest to donat lemon. I kurczę, ma po pierwsze kwaskowatość, taką fajną. Oczywiście nie jestem kwaskowaty, ale jest najmłodszym donatem, więc tutaj pasuje idealnie do tego, jak tutaj jestem w domu i w całej jakby społeczności też najmłodszy. Więc wydaje mi się, że wybrałbym donata lemon. Jaki jest wasze guilty pleasure? Dobra, moim totalnym guilty pleasure jest oglądanie na TikToku albo na Instagramie pranie dywanów. To jest przecież, to są najcudowniejsze filmiki, jak oni piorą te dywany i ta woda jest coraz czystsza i tak dalej. I to jest takie wkręcające. Ja kocham to oglądać. Oglądałeś kiedyś pranie dywanów? Oglądałem, tak. No, jest to przyjemne, chociaż ja ci powiem, że żadne filmiki jakoś nie potrafię satysfakcjonujących filmików sobie znaleźć. Bardzo, bardzo, bardzo lubię siedzieć i patrzeć w ogień, w ognisko. Jeszcze najlepiej, jak gra gitara w tle, są przyjaciele i po prostu zamknąć się ze swoją głową w swoich myślach, oglądać sobie płomień, który sobie spokojnie płonie, te takie iskierki, co lecą do nieba.
patrzeć na gwiazdy i zamknąć się w swoim umyśle razem z przyjaciółmi. Wymieniajcie na zmianę okrągłe rzeczy. Macie na to 30 sekund. Zaczynasz. Donut, doty donut. Donut, poduszka. Koło fortuny. Koło samochodu. Kluski śląskie. Kołpak. Opona. Felga. Okrągły stół. Trampolina. Pomóż. Nie. Poduszka, doty donut, okrągła. Oko. O nie. Nie! Dobra, Ej, nie wiem, nie! Bułka na przykład! Wszystkie okrągłe rzeczy mi wypadły z głowy nagle. Tak, lampa przed nami okrągła, nie. Obiektyw. Ale nagle na ostatnie sekundy i wszystko mi wypadło z głowy. To jest ta presja czasu. Wszystko, no. Jeśli wasze życie byłoby odcinkiem na kanale Gen Z, jaki miałoby tytuł? Uczymy się jednego skilla przez cały dzień. Jezu, tak mi się podobał ten odcinek. Skoczek pogo, jojo, parkour. Szczudła. Ja z Michałem jeszcze byłem w grupie, razem byliśmy we dwoje, wylosowaliśmy szczudła, uczyliśmy się chodzić na szczudłach cały dzień. Było to przecudowne i mógłbym codziennie kręcić tym kołem i uczyć się innej czynności. Skakanie na skoczku pogo, jakie to musi być fajne, naprawdę strasznie mnie jara coś takiego. Ale zobacz, ty powiedziałeś ostatnio o nagrywany odcinek i ja też bym tutaj dała odcinek, który nagrywaliśmy ostatnio, czyli gramy w kamień, papier przez cały dzień. To jest w ogóle najlepszy sposób na rozwiązywanie różnych konfliktów, czy kto ma coś posprzątać, czy kto ma coś zrobić. Wygrywanie pieniędzy. Tak, to jest po prostu grasz, wiesz, 3-4 i jakby wszystko jest rozwiązane. Więc jakby ja tak całe życie robiłam, czy ze znajomymi, czy gdzieś tam z bliskimi osobami, więc to jest mega, mega sposób. Oliwier, dlaczego twój pseudonim to Kostek? W pewnym momencie, jak wchodziłem do tego pięknego hotelu, gdzie wszyscy już siedzieli, wujek Łuki powiedział mi: o, jesteś pierwszy. Chodzę, otwieram kotarę. Nagle wszyscy już siedzą przy stołach, chyba z 19 osób byłem przed ostatnią osobą i powiedział mi tylko: stój, stój, tu w miejscu masz stać, nie ruszaj się. No i ja wujkowi Łukiemu powiedziałem, że mam dziarę na kostce, dostałem się do twoje 5 minut 2, więc jestem tą osobą, która tą dziarę zrobiła. I wujek Łuki powiedział: dobra, to dzisiaj będziesz Kostek. Jak nigdy nikt do mnie w życiu tak nie mówił, to przez cały program wszyscy, każdy, dosłownie i uczestnicy, i jury mówili do mnie Kostek, więc skoro już tak się przyjął w programie i taki pseudonim został mi właściwie nadany, stwierdziłem, że dobrze też będzie zmienić na przykład nazwę na Instagramie i wszędzie tą nazwę zmienić, żeby ludzie też mogli łatwiej mnie znaleźć i zapamiętać sobie. Powiem ci, że bardzo się to łatwo przyjęło u nas. Ja nawet nie wiedziałam, że jest taka historia związana z tym pseudonimem i faktycznie jest tak, że wszyscy mówią Kostek. Ale niesamowite. Myślałeś, że ja tak miałem. Tak, że jakby, wcześniej też tak było, że tak mówili do ciebie. No właśnie, ja się strasznie dziwnie z tym czuję, bo jak wracam do rodzinnego miasta, nikt do mnie tak nie mówi. Każdy do mnie mówi albo po nazwisku, po imieniu, albo po starym pseudonimie Oliwasek. Zarapuj na freestylu, wykorzystując słowa donut. I drugie słowo, drugie wyrażenie w zasadzie, to jest na okrągło. Oliwier, oddaję ci to zadanie. Daj bit, daj bit. Ej, ej, nie dostałem nic od taty. Jem sobie przepyszne donaty. Dalej, siedzimy teraz tu, mordo. Ciągle bawimy się na okrągło. Jest dobrze. Jest dobrze. Super. Gdybyś mogła w przyszłym życiu odrodzić się jako inny członek twojej 5 minut, kto by to był i dlaczego? Kurczę, ciężkie pytanie to jest, ale wybrałabym może Pole? Wydaje mi się, ona ma taki fajny, mocny charakter i wybrałabym ją. Ja osobiście wybrałbym prawdopodobnie Michała. Jest to mój ulubiony członek twoje 5 minut. Zresztą jeden z moich dobrych przyjaciół. Albo Radka. Radek fajnie sobie poradził po programie i fajny ma zapał do pracy, co mi się bardzo podoba, więc chętnie bym się odrodził w jego skórze i też poczuł, jak to jest wkraść się do programu. W jaki sposób radzicie sobie z porażkami? Ja myślę, że ja zawsze, jak jest jakaś sytuacja kryzysowa lub właśnie porażka, bardzo lubię sobie popłakać. To jest bardzo oczyszczające i tak mi się wydaje, że gdzieś tam to mnie tak oczyszcza i motywuje później do dalszego działania, więc jakby nie trzeba się wstydzić tego. To jest ciężkie, ale ja chyba lubię odwrócić w ogóle swoją uwagę od danej porażki i bardziej skupić się na przykład pograniu sobie w gierkę czy czymś przyjemnym. Jaki feedback od jurorów w trakcie twojej 5 minut najbardziej cię dotknął? To był odcinek, gdzie na panelu usłyszałam dosyć ciężkie dla mnie słowa, czyli właśnie, że gdzieś tam bez szacunku odnoszę się do pracowników. I to było ciężko mi strasznie jakby
przegryźć, że tak faktycznie jest. Musiało to być po prostu nieświadomie gdzieś tam zrobione. Nigdy nie miałam na celu kogoś traktować bez szacunku, także tak, to myślę, że to było takie dosyć ciężkie, dotykające. W odcinku, w którym odpadałem, gdy jury mówiło, że jestem dziecinny, nieodpowiedzialny i ta praca nad sobą w ogóle jakby... miałem wrażenie, że do nich nie dotarła, to gdzieś tam mnie tak chwyciło, że kurczę, no nie zauważyli tego progresu, ale się okazało jakieś 15 minut później, że jednak wygrałem, więc było już okej. Julita, jaki najgorszy komplement usłyszałaś w swoim życiu? To jest jedno takie zdanie, które mnie osobiście bardzo denerwuje i jak dla mnie to jest najgorszy komplement, jaki można powiedzieć kobiecie, jest to, że jak na kobietę dobrze sobie z tym radzisz. Czyli na przykład... Czyli kobieta wykonuje jakąś czynność, która jest powiedzmy bardziej, nie wiem, męska, czy nie wiem, prowadzi auto, co jest tak postrzegane przez społeczeństwo i jakiś facet jedzie i mówi, jak na kobietę całkiem nieźle jeździsz. I to jest chyba najgorszy komplement, jaki można usłyszeć według mnie. Żadne jakby czynności nie są bardziej męskie, ani bardziej damskie. Ja mówię tylko, wiesz, tak jakby jak raczej... jest usystematyzowane tak. Przez społeczeństwo, nie? Gdybyście mieli wyeliminować jeden nawyk ze swojego aktualnego życia, co by to było? Ja myślę, że wyeliminowałabym to, że po przebudzeniu od razu człowiek automatycznie sięga po telefon i gdzieś tam sprawdza od razu te sociale. I fajnie by było po prostu tak wstać, zejść sobie na dół, najpierw się zająć właśnie zjedzeniem śniadania czy umyciem się, a nie od razu w telefon, więc to by było bardzo fajne, chociaż dosyć trudne, tak mi się wydaje. Masz rację, ja też bym chyba w to poszedł. No to jest akurat straszny nawyk, że gdzieś tam po przebudzeniu zawsze ten telefon musisz przejrzeć i dopiero później wstać, a jednak wydaje mi się, że można zrobić takie wyzwanie sobie prywatnie zarzucić, żeby przez tydzień na przykład nie używać tego telefonu. Wiesz, wyłączasz budzik i od razu schodzisz tak, na dół i no. Coś, no spoko to by było. A jakie zachowania influencerów najbardziej was denerwują? O, niewywiązywanie się z umów. To moim zdaniem jest taki red flag influencerski, ale nie chodzi tu o umowy tylko tam jakieś z branży i biznesowe, tylko też chodzi o umowy bardziej... Dotrzymywanie słowa? Między sobą, dotrzymywanie okay. Słowa, tak, dokładnie. Jeżeli się na coś z kimś umawiasz, to zdarzają się takie przypadki, gdzie influencerzy na przykład zapominają albo z lenistwa czegoś nie zrobią, potem nie odpisują, albo dla swoich korzyści było wiele przypadków, gdzie przyjęli jakiś na przykład barter i potem na przykład nie zrobili a to reklamy, a to czegoś. Czy umawiali się z kimś, więc to moim zdaniem jest taki trochę odrzucający za zachowanie od influencera. Ja bym powiedziała, że chyba brak takiej autentyczności, że gdzieś tam w internecie mają taki wizerunek jakby bardzo family friendly, a gdzieś powiedzmy w rzeczywistości jest inaczej. Oliwier, co pomyślałeś w pierwszej chwili, kiedy dowiedziałeś się na panelu, że odpadasz? To było zaskoczenie dla mnie. Jednocześnie próbowałem bardzo mocno wyprzeć ten fakt, tak mi się bynajmniej wydaje, tym, że gdzieś tam podświadomie starałem się obrócić to, że dobra, spoko, naprawdę wszystko jest git, nie ma problemu i jak najbardziej pozytywnych myśli, pozytywnych wibracji, pozytywnej energii do mnie jak najwięcej napierało, że właściwie, kurczę, bardzo dużo osiągnąłem, jestem tutaj, odpadam w 8 odcinku, poradzę sobie bez problemu, już wcześniej nagrywałem filmiki i nie będzie to dla mnie żaden problem, żeby wykorzystać sam fakt, że brałem udział w takim programie do promocji swojej osoby i do rozpoczęcia kariery. Jeśli moglibyście wyciąć jakąś jedną konkretną scenę z programu Twoje 5 minut, co by to było? O, no ja wiem, no oczywiście, że tak. Jak mnie poniosło w sklepie z odzieżą używaną i z panią ekspedientką, trochę się droczyłem na podstawie bardziej podrywczym i takim niesmacznym, więc to było za dużo i teoretycznie chciałbym, żeby to zostało wycięte i to raczej jest taka scena, którą mógłbym tutaj podać, ale jednak dobrze, że nie zostało to wycięte i że przyjąłem gdzieś tam na klatę tą krytykę i te komentarze, które ludzie pisali na ten temat, ze względu na to, że też to jest uczące bardzo i zdobywam w ten sposób doświadczenie na pewno. Ja bym w ogóle wycięła cały nasz występ, pamiętam, to był 5. odcinek, kiedy musieliśmy grać na scenie jakąś rolę i akurat ja miałam takie zadanie, że grałam Karola.
Ja bym wiedziała w ogóle cały ten odcinek, bo to było dla mnie najtrudniejsze zadanie właśnie w twoje 5 minut i dosyć niekomfortowe. Niekomfortowo się czułam wtedy, tak. Jaki komentarz w sieci na wasz temat najbardziej zapadł wam w pamięć? To był komentarz, który mówił, że ja nie jestem autentyczna na filmach taka jak gdzieś tam w rzeczywistości, a ja właśnie jestem bardzo na żywo pozytywną osobą i ja ogólnie mam tak, że bardzo dużo się śmieję, czerpię radość ze wszystkiego i tak dalej. I gdzieś tam mnie to tak zapadło mi to w pamięć, bo mówię, kurczę, przecież ja też tak mam na żywo, że właśnie tak pozytywnie reaguję i w ogóle. Więc tak, myślę, że to by było to. Kurczę, mi jest bardzo ciężko powiedzieć. Gdzieś tam tych komentarzy było naprawdę sporo pozytywnych. Komentarz, gdzie jest Kostek? Zdarzały się też negatywne i właśnie to jest to, to jest ten komentarz, który zapadł mi ostatnio najbardziej w pamięci, bo się toczy taka mała zagadka tutaj w sferze Gen Z ekipowej. Gdzie jest Kostek? No to otóż siedzę tutaj na kanapie i właśnie nagrywam kolejne rzeczy, a gdzie byłem, nie mogę jeszcze wam powiedzieć. Julita, jakie są według ciebie red flagi u płci przeciwnej? Ja bardzo nie lubię, jak partner, powiedzmy tak to nazwijmy, jest zazdrosną osobą i taką zawistną, że gdzieś tam ma problem z przyjmowaniem sukcesów drugiej osoby. Ja też jestem osobą, która potrzebuje bardzo dużo przestrzeni. Ja jestem też takim dosyć wolnym człowiekiem, nie lubię być bardzo ograniczana, że czegoś nie mogę. Olivier, jakie są według ciebie green flagi u płci przeciwnej? No to poza blond włosami i loczkami, wydaje mi się, że głównym green flagiem będzie otwartość na nowe doświadczenia i nowe doznania i spontaniczność, gdzie mogę rzucić czymś. Ej, dobra, jedziemy jutro na Malediwy. Masz wystarczająco pieniędzy? Nie. Dobra, to pojedziemy samochodem. Dobra, spoko. Co was najbardziej zaskoczyło po wprowadzeniu się tutaj do domu Gen Z? Bardzo duże tempo pracy. Jakby ja się tego też spodziewałam, więc nie wiem, czy to do końca jest zaskoczenie, ale faktycznie dzieje się cały czas bardzo dużo od rana do nocy, co mi się bardzo podoba, bo ja lubię, jak się coś dzieje, więc to takie połowiczne zaskoczenie, tak bym powiedziała. Ja też mam takie połowiczne zaskoczenie i to jest bardziej takie, bo kurczę, ja nie umiem sam wstawać, ja mam problem ze wstawaniem straszny. I gdzieś tam zawsze w domu budziła mnie mama. W programie Twoje 5 minut budził mnie współlokator, który mieszkał ze mną w pokoju, że hej, teraz są nagrywki, chodź wstań. No i kurczę, tutaj to nikt mnie nie budzi, jak są nagrywki. Nie, słuchaj, przez pierwsze 2 tygodnie ja cię budziłam, a później mówię tak, dobra. To było i tu też się przyzwyczaiłem. Przez pierwsze 2 tygodnie, przyznaję się, Julita mnie budziła. Wchodziła do pokoju, hej, Oliver, mamy nagrywki. I teraz, kurczę, czasami mamy lekcję śpiewu, spotkanie. A tu mnie nie ma, spóźniam się 15 minut, bo nie daję rady się obudzić, więc mam nadzieję, że może ktoś mnie będzie budził na te nagrywki, a jak nie, to zbuduję sobie robota, do którego wsadzę budzik i będzie mnie budził. A jaką pierwszą rzecz robicie zaraz po przebudzeniu tutaj w domu Gen Z? Ja robię coś takiego, że wstaję, zawsze troszkę sobie, nie wiem, przez 5 minut patrzę, co się dzieje w sieci i od razu schodzę na dół, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo to jest właśnie bardzo fajne uczucie, że zawsze są ludzie na dole. Praktycznie nie ma nigdy tak, że się zejdzie i kogoś tutaj nie ma, więc ja po przebudzeniu właśnie schodzę i tak sobie zaglądam, co kto robi, co gdzie siedzi, kto gdzie siedzi i tak dalej. No ja jak schodzę, to zazwyczaj już są nagrywki, więc jeżeli zejdę przed nagrywkami, to podkradam coś z lodówki lub szuflad, bo nie mam swojego śniadania i staram się tam wziąć od każdego na przykład, załóżmy, są 4 chleby tostowe, a chcę zrobić sobie 2 tosty, to z każdego chlebu tostowego wyjmę jedną kromkę, żeby nikt nie zauważył, że mu zniknęły na przykład 4. Więc to jest bardzo dobra rzecz. Mam też kupon od Dominika, który wygrałem u niego na podkradnięcie jednej rzeczy z lodówki. No i po zrobieniu śniadanka siadam sobie i zazwyczaj droczę się z Polą, która wstała jakoś wcześniej. Którym członkiem bądź członkinią z domu Gen Z najlepiej się dogadujesz? Ja myślę, że z Wiką na pewno, bo ja też bardzo dużo czasu z nią prywatnie spędziłam i myślę, że taki najbliższy kontakt mam z Wiką właśnie. Z Hanią. Wydaje mi się, że z Hanią i z Faustyną. Gdzieś tam jednak ze świeżym jest bariera wiekowa, która chociaż dużo się razem droczymy, bawimy, żartujemy, to gdzieś tam świeży ma ten rozum odpowiedzialniejszy i czasami mniej jest tej takiej rozmowy. Najwięcej oczywiście właśnie dogaduje się najlepiej z Hanią i z Faustyną, gdzie ta rozmowa jest najczęściej prowadzona i też na Messengerze czasami sobie coś piszemy, czy na różnych portalach społecznościowych. A gdzieś tam na przykład z Bartkiem nie za bardzo się da pisać, bo
nie odpisuję. A jak zareagowali wasi rodzice, kiedy dowiedzieli się, że wygraliście program i teraz będziecie brać udział w projekcie Gen Z? Moja mama jest w ogóle największą fanką wszystkiego, co tutaj się dzieje. Jakby ona tak śledzi każdego kanał Gen Z, wszystko wie, co się dzieje. Czasami ona do mnie dzwoni i mi mówi nawet jakieś rzeczy, o których ja jeszcze nie wiem, bo na przykład czegoś nie obejrzałam, a ona już oglądała, także no, moja mama się bardzo cieszyła. Pamiętam, jak zadzwoniłam do niej od razu po werdykcie, jak był ostatni panel, to ona mówi, Jezu, cały dzień myślałam, już się tak stresowałam i gdzieś tam ona po prostu jest bardzo zaangażowana też w to, co się dzieje i jest faktycznie na bieżąco, także jest mega, mega dumna. No ja pamiętam też po finale zadzwoniłem na FaceTime do mamy i do siostry. Pamiętam, że bardzo się wzruszyły wtedy i były dumne, bo zawsze mnie wspierały gdzieś tam w tym temacie, żebym działał w tym internecie. Ja też od dziecka bardzo, bardzo chciałem to robić i no po prostu łzy w oczach i duma. Ja też byłem bardzo, bardzo zadowolony, że będę mógł w końcu oddać mamie pokój swój, który był cały wymazany w graffiti i będzie mogła sobie tam zrobić piękną sypialnię. A gdybyście teraz nie byli w projekcie Gen Z, to co byście robili? Ja mam tu chyba troszkę łatwiej niż ty, bo ja skończyłam już studia. Gdzieś tam studiowałam dwa kierunki, już normalnie pracowałam po tych studiach, więc ja bym pewnie robiła dalej to, co robiłam. Ja przed programem miałem odłożone pieniążki i jakby plan był taki, kupuję vana, remontuję go na te wakacje, jakoś właśnie kwiecień, maj. Wyjeżdżam i nagrywam z tego content przy okazji pracując w internecie. Kto z Gen Z i twoje 5 minut robi najgorsze, a kto robi najlepsze makijaże? Okej, jeżeli chodzi o najlepsze, tutaj nie biorę pod uwagę siebie. O nie, to zabrzmiało źle, ale jakby chodziło mi, że w ogóle w tej klasyfikacji nie biorę pod uwagę siebie. To powiedziałabym, że takie najbardziej gdzieś tam w moim stylu szalone makijaże robi Pola. Jakieś cyrkonie sobie przykleja, maluje jakieś kolorowe kreski, więc powiedziałabym, że ona. A najgorsze makijaże po ostatnim odcinku na Gen Z powiedziałabym, że Bartek Kubicki, który miał okazję mnie malować, ja później w tym makijażu musiałam chodzić cały dzień, więc mimo, że się bardzo starał, no to jednak dam, że najgorsze. Co byście powiedzieli sobie samej sprzed 10 lat? Ja bym sobie powiedziała, żeby dążyć zawsze do celu i robić to, co się chce, bo ja miałam też taki charakter, że zawsze się bardzo wstydziłam, gdzieś tam myślałam, co ludzie powiedzą, więc żeby iść po prostu cały czas do przodu i spełniać gdzieś te wszystkie marzenia, nieważne co kto powie. W wieku 8 lat, czyli 10 lat temu, byłoby mi cokolwiek ciężko zrozumieć, ale raczej powiedziałbym sobie, nic bym sobie nie powiedział, spojrzałbym na siebie, uśmiechnąłbym się i wiedział, że to się potoczy tak, jak teraz się potoczyło, czyli bardzo dobrze i czuję się spełniony, że spełniam marzenia, więc raczej nie chciałbym wpłynąć jakkolwiek na to. Dziękujemy wam bardzo, mamy nadzieję, że odpowiedzi wam się podobały. I że dowiedzieliście się czegoś więcej o nas, a teraz was żegnamy. Cześć! Cześć. Panie, nareszcie. Pyszne. O, jaki dobry ten serio. Blueberry jest przepyszny. Ja już drugiego jem.